Czy zastanawiałeś się, w jakim świecie żyjesz? Czy jest to świat realny, czy może tylko wirtualny? W tym drugim wszystko jest takie, jakbyś chciał. Piękne, czyste, bez wad. No i da się tym sterować. A w realu? No właśnie, czy panujesz nad tym, co dzieje się rzeczywiście? A może beznamiętnie poddajesz się biegowi zdarzeń, oczekując tylko momentu, kiedy wkroczysz w internetową przestrzeń, w której jesteś dla innych tak naprawdę niewidzialny i czujesz się bezpiecznie. Ale wiedz, że to tylko ułuda. Jest ktoś, kto widzi cię zawsze i wszędzie. Ktoś obserwujący cię z miłością, jakiej cyberprzestrzeń nie jest ci w stanie dać. Dzisiaj przejdziesz drogą, na której zadasz sobie wiele pytań. Wiedz, że w obecności Chrystusa, nawet idąc z Nim drogą krzyżową, możesz czuć się bezpiecznie. Kim jesteś częściej? Oskarżonym czy sędzią? Jeśli oskarżonym, to za co? I czy słusznie? Czy zrobiłeś coś, za co można by skazać cię na śmierć poprzedzoną torturami? Komu i co zrobiłeś? A jeśli bywasz sędzią, to jakim? Czy tak jak Piłat umywasz ręce od stawania w prawdzie o innych, nie chcąc mieszać się w ich sprawy? A może jesteś dla nich bezwzględny i surowy? Kogo i za co oskarżasz? I jaką karę wymierzasz? Jaki krzyż ciąży na twoich ramionach? Co byś nazwał krzyżem? Czy na pewno znasz go dobrze? Z łatwością nazwiesz krzyżem to, co dla ciebie trudne i niewygodne. Niekorzystne, bolesne sytuacje, niesprawiedliwe słowa innych o tobie. I uciekasz, usprawiedliwiając się ze wszystkich swoich słabości. Zwalniasz z ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności, bo to boli. Czy potrafiłbyś przypomnieć sobie swój pierwszy upadek? Co to było? Czy w ogóle zwróciłeś na to uwagę? Może przeszedł bez echa, albo cieszyło cię to, że inni nie zauważyli. Co było przyczyną upadku? Szyderstwa z ciebie? Słabość do pieniędzy? Nienawiść do kogoś? Chęć zaimponowania kolegom i koleżankom? Wymieniać dalej? Przecież sam wiesz.
czy kochasz swoją matkę? Czy kiedykolwiek powiedziałeś jej, że ją kochasz i za co? Ile razy w ciągu dnia myślisz o niej? Jak o niej myślisz? Czy wierzysz w jej bezinteresowną miłość? Ile razy uśmiechnęła się z twojego powodu, a ile razy może płakała? Czy wiesz, co sprawia jej radość, a co smutek? Co dla ciebie oznacza słowo matka? Jak często i w czym pomagasz innym? Czy jest to pomoc bezinteresowna, czy raczej oczekujesz czegoś w zamian? Czy są ludzie, o których myślisz, że nie są warci twojej pomocy? A sam, jak często jej potrzebujesz i czy otrzymujesz? Od kogo? Czy o nią prosisz, a może zdarza ci się jej żądać? I co potem? Czy za otrzymaną pomoc potrafisz podziękować? Czy nosisz w sobie obraz twarzy kogoś? Kim jest ta osoba? Czy żyje? Czy może już jest jedynie wspomnieniem? Czy ten obraz jest połączony z wyrzutem sumienia? Czy z radością wspólnie spędzonego czasu? A jaki obraz zostawisz innym po sobie? Czy jesteś i będziesz wspominany z melancholią, zadumą, radością, albo raczej z zażenowaniem i złością? Czy modlisz się za tę osobę? I czy oni pomodlą się za ciebie? Kiedy upadasz? Czy wtedy, kiedy odczuwasz samotność, niezrozumienie, wycieńczenie, fałszywe oskarżenia, potrzeby innych? A może nie potrzeba niczego, byś znowu legł? Może wmawiasz sobie, że coś jest ponad twoje siły? Może usprawiedliwiasz się już w trakcie upadku? A może mówisz sobie, inni też upadają. To nic takiego. Nad czym płaczą dzisiaj kobiety? Czy nad panoszącym się złem? Nad powszechną znieczulicą? Nad odchodzącymi od wiary i Kościoła? A może nad brakiem prawa do aborcji, do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? Czy potrafią jeszcze płakać nad sobą, tak jak powiedział do nich Chrystus? Czy jeszcze potrafią? Czy powiedziałeś kiedyś
Nie da się. Już dłużej nie mogę. Czy upadłeś tak, że poczułeś błoto i gnój? Czy mówiłeś sobie, lepiej, żebym już nie żył i nie męczył się życiem? Czy czułeś taką bezsilność, że mogli z tobą zrobić, co chcą? Że mogli wmówić ci wszystko? Nawet to, że możesz kłamać, kraść i zabijać. Czy upadłeś tak, że nie czułeś już nic? Czy odarto cię kiedyś z twojej godności, honoru czy dobrego samopoczucia? Czy zabrano ci to, co było dla ciebie cenne, szydząc i wyśmiewając się? Co wtedy czułeś? Wstyd? Złość? Nienawiść? Rozgoryczenie? Bezradność? Czy byłeś w stanie cokolwiek wtedy zrobić? A może ty pozbawiłeś kogoś czegoś, na czym mu najbardziej zależało? Może ty? Co cię przybija do krzyża? Nie nazywaj tego po imieniu, tylko o tym pomyśl. Co nie pozwala ci na żaden ruch? Co napełnia cię takim bólem, którego nie umiesz znieść? O czym wtedy myślisz? W czym albo w kim szukasz pomocy? Modlisz się, czy złorzeczysz i przeklinasz? Zapadasz się w siebie, czy jednak próbujesz nad bólem zapanować? Nie nazywaj tego po imieniu, tylko teraz o tym pomyśl. Co cię uśmierca? Co powoduje, że przestajesz istnieć dla siebie, dla innych, dla Boga? Przeżyłeś kiedyś własną taką śmierć? A może już żyjesz tak, jakbyś umarł? Bez uczuć, bez zrozumienia, bez miłości. Może tylko udajesz, że żyjesz, a tak naprawdę nosisz w sobie grób. Masz przyjaciół, na których zawsze możesz liczyć? Takich, którzy nie myślą tylko o sobie. Czy wiesz, że ten, kto myśli tylko o sobie, zostaje w końcu sam? Tak w czasie życia, jak i śmierci. Czy jesteś dla kogoś takim przyjacielem? A czy wierzysz w to, że twoja matka nie zwątpi w ciebie nawet wtedy, gdy inni uznają cię za zaginionego?
które z Twoich grzechów, uzależnień, słabości złożyłbyś do grobu? Czego chciałbyś się pozbyć w taki sposób, że poczułbyś się wolny? Co oswobodziłoby Cię na tyle, że Twoje życie zaczęłoby się od nowa, stałoby się inne, czyste, piękne, pełne nadziei i miłości? I czy wierzysz, że tak może się stać? Czy wierzysz?